Black Sabbath, Heaven and Hell, motyw zwrotkowy. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy specyficzny strój o pół tonu niżej, czyli struna najgrubsza, szósta dis, piąta gis, czwarta cis, trzecia fis, druga ais, pierwsza dis. Oczywiście można to zagrać w stroju standardowym, to tutaj się nic nie dzieje, bo to jest standardowy strój, tylko po prostu obniżony o pół tonu. Nie ma innego układu palców niż tradycyjny strój gitarowy. Uwaga, jak to leci? Ten motyw jest często właśnie długo w tym utworze wybrzmiewa. No, dlaczego? To jest pierwszy fragment tego. Tutaj znowu mamy taki fragment patatajowy. Patataj. Zagram go ten motyw pierwszy parę razy. Tutaj jest bardzo specyficzna rzecz właśnie, o której mówiłem też wcześniej przy okazji innych utworów Black Sabbath, że bardzo często używają na strona czwarta, trzecia, druga na 12 progu. Jako taki przerywnik, jako taki, to taka ich cecha charakterystyczna. Gramy cały czas ten pierwszy motyw, czyli zaczynamy od patataja i tutaj tak, na strunie piątej 9, 10, 7 i znowu patataj i dwunastka. On w ogóle nie jest zagrany szybko jakoś specjalnie, więc to nie nastręczy dużo problemów. Druga część tego riffu. Tak, zagrałem oczywiście całość, bo nie umiem się oprzeć zagranie całości. Drugi fragment tego riffu to jest właśnie... czyli 9, 10 na piątej i 7 na czwartej. Tak, tylko jeszcze jest jeden motyw, że gramy po tej siódemce na czwartej. Od razu 9, 10... 10, 9, 7. No to jest troszeczkę, no, trochę wybojów to przysparza, ponieważ no to taki jest trochę nietypowy dla palców, no nie? Bo mamy ten 10, 9, 7. No tak, pierwsza wersja troszeczkę jest nietypowa dla palców, bo 9-10 mogę zagrać. To też wychodzi. Ja akurat zacząłem od pierwszego, drugiego palca. Nie wiem czemu, jakoś tak mi wyszło. Czyli dobra, jeszcze spróbujmy to jeszcze raz przeanalizować powoli. Pierwszy fragment mamy, czy po prostu było... 9, 10, 7, 9, 10, 7, dobra, później było to 12, później znowu jest patataj, jedna pusta najgrubsza, tak wygląda drugi takt tego fragmentu. Śmiesznie to brzmi, znaczy bardzo specyficzny i taki charakterystyczny motyw.
poruszamy się po prostu 9, 10, 7, 9, 10, 7, 9, 10, 9, 7 po prostu. To obadajcie sobie na spokojnie, na powolności, że tak powiem. Zwolnijcie sobie jeszcze tempo może z YouTube'a. Jak byłoby coś nie tak, to piszcie w komentarzach, bo poprawię się. Dzięki, do zobaczyska.